Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Regiec i mam przyjemność być prezesem BizFundu, a jednocześnie wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu, które stara się promować i rozwijać ideę crowdfundingu od 3 lat. Jak Polak Potrafi wystartował, a potem kilka innych platform próbowało wystartować, to takie pozostało przekonanie, że to jest zbiórka publiczna i że w Polsce to jest nielegalne. Bardzo wiele osób jeszcze w tym przekonaniu tkwi. Wczoraj miałem spotkanie na przykład na Open Reaktorze, poznałem jakiegoś człowieka, który twierdził, że to jest nielegalne. Strasznie się oburzyłem, tam do rękoczynów nie doszło, ale okazało się, że to jest partner z Giza Fund. Także tam już chyba nie mamy czego szukać, no ale my przede wszystkim zajmujemy się equity crowdfundingiem i taka w ogóle była podstawa powstania BizFundu, kiedy to 3 lata temu zaczynaliśmy. Czyli nas najbardziej interesuje pozyskiwanie kapitału od społeczności, ale też pozyskiwanie akcjonariuszy jakby. To jest trochę odmienne od tego modelu, w którym działa Wspieram to, Polak Potrafi, Kickstarter i Indiegogo. Znaczy, my zakładamy, że oprócz tego, że społeczność wspiera projekt, to oprócz tego wsparcia, tej przedsprzedaży, warto by było, żeby później ta społeczność coś miała również w wymiarze finansowym. I na tym się skupiliśmy i postanowiliśmy skoncentrować. Jakie zalety są przeprowadzenia akcji equity crowdfundingowej? No przede wszystkim kapitał, tak? Czyli to jest pozyskanie środków na poszerzenie działalności, łatwiejszy i tańszy dostęp do kapitału w przyszłości, zapewnienie właścicielom możliwości szybkiej sprzedaży akcji. To jest taka podstawowa rzecz przy equity crowdfundingu, czyli możliwość pozyskania kapitału na rozwój spółki, firmy na bardzo wczesnym stadium rozwoju. Druga rzecz to jest prestiż i promocja. Podobnie jak w przypadku crowdfundingowych kampanii Sherly, pewnie wielu z Was o tym projekcie słyszało, no dzisiaj już w tej chwili wszyscy, ale zanim tu przyszliście, dowiedzieliście się o produkcie Sherly Box. Tak działa crowdfunding. Crowdfunding ma bardzo mocne znaczenie PR-owe dla projektów. I również equity crowdfunding ma znaczenie PR-owe, mianowicie po udanej kampanii equity crowdfundingu możecie być pewni, że napiszą o Was wszystkie media. Wszystkie media w Polsce napisały na przykład o BizFundzie, kiedy pozyskał 5% kapitału za 50 tysięcy złotych. Mieliśmy rozkładówkę w Pulsie Biznesu, w Polityce, w Rzeczpospolitej. No powiedzmy sobie szczerze, pozyskanie 50 tysięcy złotych kapitału to nie jest duży wyczyn, natomiast media kochają takie historie. Także equity crowdfunding to jest promocja niewątpliwie dla firmy. Co za tym idzie, zgłaszają się inwestorzy, tak, bo jest to zamieszanie medialne, które zyskujemy dzięki przeprowadzonej kampanii equity crowdfundingu. Wycena. Uzyskanie rynkowej wyceny. Mianowicie, tak jak wspominałem, w momencie, w którym pozyskaliśmy za 50 tysięcy, sprzedaliśmy 5% akcji za 50 tysięcy, wyceniliśmy tym samym swoją spółkę na 1 000 000 zł. No, wiele osób się śmiało z tej wyceny, bo mówili ludzie, no 4 projekty na platformie, dopiero co wystartowali. Niemniej jednak jest to jakaś rynkowa wycena. Ona się przydała w trakcie rozmów późniejszych z naszymi inwestorami, dlatego że my rozmawiając z inwestorami mówiliśmy zawsze tak, słuchajcie, myśmy pozyskali 50 tysięcy złotych za 5%. To jest nasza wycena, ona może iść w górę, bo tyle już od społeczności uzyskaliśmy. Także jeżeli chcecie nam dać jakieś pieniądze na rozwój, to rozmawiajmy o pieniądzach większych, tak? Motywacja. Pozyskanie lub zatrzymanie pracowników. Jeszcze przejdę do modelu prawnego w przyszłości, ale tak się to przyjęło w Polsce, że no, czytałem jakiś artykuł na ten temat, że w Polsce nie bardzo działają pakiety pod tytułem zostań udziałowcem w mojej spółce, ZOO i będziemy razem rozwijali ten biznes. Pewnie dlatego, że w spółce ZOO jest ciężko potem z takich udziałów wyjść. Natomiast equity crowdfunding, który bazuje na spółkach akcyjnych czy też spółkach komandytowo-akcyjnych, umożliwia ewentualne wyjście. Czyli to może też zmotywować bardziej zespół ludzi, z którymi tworzymy biznes. U nas akcjonariuszami są również członkowie zespołu, także dzięki temu
Myślę, że mają lepszą motywację do pracy. Uporządkowanie działalności. No to jest spójna struktura i przejrzystość działalności. To ma znaczenie takie, że w momencie, w którym przeprowadziliśmy kampanię i funkcjonujemy dalej, jesteśmy zmuszeni do raportowania, czy też powinniśmy raportować udziałowcom. Jest to wpięte w odpowiednie ramy prawne, pomaga też w dalszym rozwoju kapitałowym i w rozmowach z kolejnymi inwestorami. No i budowa społeczności. To jest podobnie jak w crowdfundingu, w equity crowdfundingu zbudowanie społeczności jest bardzo fajną rzeczą. My mamy 63 inwestorów jako BizFund i mogę powiedzieć, że na początku bardzo się baliśmy, jak to będzie z tymi naszymi inwestorami, czy nie będzie z nimi za dużo kłopotu. Okazuje się, że tak naprawdę nie ma żadnych kłopotów z naszymi inwestorami, a są za to pożytki. Dlatego, że spośród naszych inwestorów co najmniej 10 wystartowało z różnymi projektami na BizFundzie albo projekty do BizFundu przynosili. Nam nasi inwestorzy, drobni inwestorzy, którzy kupowali akcje za 100 zł, 200 zł, bardzo pomogli w rozwoju biznesu i w kontaktach dalszych z potencjalnymi następnymi inwestorami. Także to jest bardzo ciekawe, że tutaj też ta społeczność przynosi pozytywny efekt. To jest coś, co zyskujemy dodatkowo. Oj, tu strasznie skomplikowany slajd, ale ile trwa proces takiego equity crowdfundingu? Podstawą jest okres przygotowawczy. To jest 1 do 3 miesięcy. To jest struktura podatkowa i kapitałowa. To tak brzmi, co to znaczy struktura kapitałowa i podatkowa, jak to wygląda z reguły? Ano wygląda to tak, że przychodzi do nas człowiek i mówi, no chciałbym zrobić tą akcję equity crowdfundingu, czytałem, to jest super, rewelacja. No dobrze, no to my mówimy, jakie są zasady, ten człowiek wraca tydzień później i mówi, rozmawiałem z moim prawnikiem, wiecie, to jest nielegalne, to od roku do 2 lat więzienia, 2 miliony. My mówimy, wiesz, ale to nie jest tak do końca, zaproś prawnika do naszego prawnika na spotkanie, ich prawnik przychodzi do naszego, rozmawiają sobie, ten prawnik mówi, dobra, super, w porządku. No ale jest jeszcze inwestor strategiczny mówi, nie wiem, co to jest ten equity crowdfunding, muszę przyjść, spotkać się, więc ten okres 1-3 miesięcy to tak naprawdę jest okres, żeby wszyscy zrozumieli, na czym polega equity crowdfunding, jakie są zasady, z czym to się wiąże i to jest ten okres wykluwania się tego, w jaki sposób to ma wyglądać. Jest jeszcze kwestia podjęcia decyzji biznesowej, jaki rodzaj spółki ma być w equity crowdfundingu użyty, bo takie spółki mogą być dwie, według mojej przynajmniej opinii. Potem mamy okres rejestracji spółki. W Polsce, powiedzmy sobie, w Warszawie spółka to jest 2-3 tygodnie. No generalnie do 4 tygodni jest spółka akcyjna czy też komandytowo-akcyjna założona. Jak mamy już założoną spółkę, to musimy zgłosić odpalenie kampanii do czegoś takiego, co się nazywa KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Jest taka instytucja, która rości sobie prawa na polskim rynku kapitałowym do wszystkiego. Zatwierdza nawet szefa giełdy i również zatwierdza możliwość tego, żeby taka emisja się odbyła. Jak ktoś zadrze z KNF-em, to jest taka czarna lista podmiotów wpisanych do KNF-u. Na czarną listę podmioty są wpisane. Czasami się odwołują do sądu, wtedy sąd mówi, że trzeba te podmioty skreślić i KNF je skreśla. Ale na liście są dalej, tylko że skreślone. Także lepiej z KNF-em nie zadzierać. KNF ma 14 dni roboczych, ja piszę około, ale 14 dni roboczych na to, żeby tak zwaną milczącą zgodę wydać. Nie wydaje do końca milczącej zgody, zaczyna pisać różne rzeczy dotyczące tego, jak ma ewentualny prospekt wyglądać. Także czasami kilka dni trzeba dodać. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że urzędnicy w KNF-ie są raczej mili i współpracują. Następnie kampania equity crowdfundingu, tak, no na BizFundzie akurat. Myślę, że to jest od 1 do 2 miesięcy maksymalnie. No i potem jeszcze istotny element, po udanej kampanii trzeba rozdysponować akcje.
Ja tu rozrysowałem też pewne rzeczy, tak, czyli przygotowanie tego story, equity, strategii marketingowej, to od samego początku powinno być. Powinien być biznesplan, czy też jakiś zarys biznesplanu. Oczywiście marketing, komunikacja z rynkiem i dokumentacja prawna, bo tak jak mówię, poruszamy się po pewnego rodzaju polu minowym. To znaczy tu nie możemy faktycznie popełnić błędu. Tu wszystko musi być aptekarską miarą zastosowane, bo grożą nam bardzo poważne konsekwencje prawne. W 2011 roku MyGuide, taki serwis, próbował sprzedać 1% swoich akcji na w portalu Allegro. No i KNF wysłał właśnie pismo do MyGuide z informacją, że to, co robią, jest zagrożone karą pozbawienia wolności, tak, do 2 lat i tam 2 milionów złotych. Także tak naprawdę ta dokumentacja prawna jest bardzo istotna w tym procesie. Są trzy rodzaje spółek, które w Polsce w zasadzie mogłyby służyć do tego, żeby być wehikułem do pozyskania kapitału na akcje equity crowdfundingowej. Spółka z o.o., spółka komandytowa akcyjna, spółka akcyjna. To jest charakter tych spółek, czyli kapitał zakładowy, wysokość konieczności opłacenia w dniu rejestracji spółki, odpowiedzialność prezesa. Ja właśnie chciałem zwrócić uwagę, bo ja jestem wielkim fanem spółek akcyjnych i nawet spółek komandytowo-akcyjnych też. Nie lubię spółek z o.o. Odpowiedzialność prezesa w spółkach z o.o., nie wiem czy wiecie, ale nie jest wcale taka, jak się mówi, że to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Bardzo często jest tak, że prezes odpowiada całym swoim majątkiem w spółce z o.o. W spółce akcyjnej nie jest, także jest dużo mitów w Polsce na temat spółek akcyjnych. Na przykład spółka akcyjna to strasznie droga księgowość. Księgowość jest identyczna jak w spółce z o.o. Czasami tylko księgowy mówi, że to będzie drożej kosztowało, ale standardowy księgowy dobry powie, że to są te same koszty. Koszty prowadzenia spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej i spółki z o.o. są de facto takie same, z jedną różnicą. W spółce akcyjnej co roku trzeba sprawozdanie biegłego rewidenta zrobić. To jest koszt w przypadku BizFundu na przykład około 3,5 tysiąca złotych. Ale w SKA już takiej konieczności nie ma. Co jeszcze? Możliwość wejścia na New Connect lub giełdę papierów wartościowych. Bo to jest bardzo istotne, bo tak naprawdę equity crowdfunding może przygotować wasze firmy, wasze spółki do tego, żeby płynnie i gładko wejść na rynek New Connect. Na GPW to raczej problem, bo to będzie pewnie jeszcze spółka za mała, ale tak naprawdę wejście na New Connect i pozyskanie następnego kapitału jest bardzo, bardzo ułatwione po przeprowadzeniu akcji equity crowdfundingu. W przypadku spółki z o.o. takiej możliwości nie ma, trzeba dopiero spółkę z o.o. przekształcić, co się wiąże z koniecznością poniesienia sporych kosztów. Sprzedaż udziałów akcji tylko u notariusza w spółce z o.o., w spółce komandytowo-akcyjnej jest zdalna możliwość sprzedaży udziałów, podobnie w spółce akcyjnej, co jest dosyć istotne. Ja dzisiaj mógłbym wyjąć umowę, podpisać ją i sprzedać dowolnej osobie dowolną liczbę akcji BizFundu. I tą umowę możemy zawrzeć w tej chwili, tak? W przypadku spółki z o.o. jest konieczny notariusz. I tutaj na końcu powiem o zagrożeniu prawnym, tak? To znaczy istnieje ryzyko związane ze stanowiskiem KNF-u. KNF uważa, że nie można prowadzić equity crowdfundingu w przypadku spółek z o.o. Być może się to zmieni. Moja opinia, powiem tak, jest prawda prawna i stanowisko instytucji państwowych. Prawda prawna, wielu prawników powie, że istnieje możliwość pozyskiwania kapitału przez spółkę z o.o. No natomiast KNF uważa inaczej, w związku z czym jakby nie sugerowałbym prowadzenia takiej akcji tą metodą. Może coś na temat rynku equity crowdfundingu. No to jest szacowany wzrost rynku equity crowdfundingu na świecie. Czy tak będzie? Wszystko zależy od Stanów Zjednoczonych. Pewnie, dlatego że w Stanach Zjednoczonych, w świątyni wolności, pierwsze Stany Zjednoczone, Barack Obama podpisał Crowdfunding Act. Natomiast potem sprawa trafiła do SEC-u, a SEC to jest taki amerykański KNF.
SEC miał wydać przepisy wykonawcze, ale jeszcze przez ostatnie 3 lata tych przepisów nie wydał. W związku z czym wszyscy mówią, że jak w Stanach to wejdzie, to wtedy będzie wielki boom ten kapitałowy, no ale to idzie bardzo powoli, bo rynek kapitałowy broni się trochę przed crowdfundingiem, dlatego że to jest w jakimś sensie ominięcie giełdy, czy też rynków giełdowych właśnie, tak? A zmniejszenie bardzo kosztu pozyskania kapitału tak naprawdę. Mało tego, uderza equity crowdfunding, uderza w taki pewnego rodzaju establishment finansowy, jaki funkcjonuje. Tu wszyscy, projektodawca tutaj bardzo, bardzo oszczędza, a dużo instytucji traci. No właśnie, prawników wyżej wymienionych, czy też skomplikowanego systemu finansowego. To może jest nieważny slajd. To też nie jest ważny slajd. Prognozowana liczba emisji. My w tym roku planujemy 4 emisje do końca roku. W 2015 myślimy, że tych emisji będzie, ja nie wiem, czy to jest 60, ale tak liczymy. W każdym razie jesteśmy w tej chwili w procesie przeprowadzania tych operacji prawnych z 10 podmiotami. Tak jak mówiłem, to jest dosyć skomplikowany czasami proces i to musi trwać, więc no, mam nadzieję, że to się takim wynikiem skończy. To może być ciekawe też dla Was, bo spośród tych 10 emisji tak mniej więcej wygląda procent kapitału, który chcą oddać spółki na BizFundzie. Czyli jest planowana, jedna spółka chce sprzedać 2% kapitału, 6 spółek chce sprzedać 5% kapitału i 3 spółki chcą sprzedać 10% kapitału. To jest pewnie istotne, bo można sobie wyobrazić i myślę, że w tą stronę to będzie szło, że equity crowdfunding tak naprawdę właśnie będzie tą pierwszą możliwością pozyskania kapitału i to będą raczej do tych 10% sprzedawane akcje. To też jest tabelka, to nudne, ale może tyle. Ile można w akcji equity crowdfundingu pieniędzy pozyskać, bo to jest istotne. Można pozyskać do 100 tysięcy euro. My to pokazujemy, że to jest 400 tysięcy złotych. To jest wyjątek prawny, który pozwala bez oferty publicznej oferować akcje właśnie w internecie na przykład. Tak? Ten wyjątek obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w Polsce również. I ten wyjątek nam pozwala tak naprawdę obejść konieczność pojawienia się na giełdzie, żeby coś takiego zrobić. Bo emisja zamknięta, bo to de facto możemy zrobić emisję otwartą, pozyskać kapitał 400 tysięcy złotych. To jest bardzo ciekawe, tak? Bo mamy ten PR. Bo co mamy dzięki akcji equity crowdfundingu? PR. Wszyscy o nas usłyszą, przeczołgają nas strasznie czołgano, pewnie słusznie myślę z perspektywy. Nie mogę uwierzyć, że takie bzdury tam wypisywaliśmy na początku tej naszej pierwszej oferty. Ale tak jak mówię, jest kontakt, jest informacja, no i jest kapitał, tak, do 400 tysięcy. Można również za pomocą naszej platformy przeprowadzić tak zwaną emisję zamkniętą do 149 oznaczonych inwestorów i tam już jest sky is the limit, można nawet 10 milionów, 20 milionów złotych, to już jest dowolna kwota zebrać. No właśnie, chciałem powiedzieć o czymś, z czego jestem bardzo dumny, mianowicie z tego, że jesteśmy pierwszą platformą equity crowdfundingową na świecie, która wprowadziła dzisiaj możliwość kupowania akcji za bitcoiny. Pół roku temu myślałem, że bitcoinami zajmują się tylko handlarze narkotyków, gangsterzy. Takie było moje pojęcie, ale przyszedł nowy dyrektor IT i powiedział: słuchaj, musimy mieć bitcoiny, to są wspaniali ludzie. Przyszedłem na jedno spotkanie, na drugie zacząłem czytać o tych bitcoinach i stwierdziłem, że faktycznie to jest bardzo, bardzo ciekawy instrument do pozyskania kapitału. 5 miliardów to jest strasznie dużo pieniędzy. Do tego, żeby te pieniądze mogły być zainwestowane w startupy. Głęboko wierzę, że będzie szansa na przyciągnięcie tego kapitału do Polski. Znowu, polskie władze nie do końca nadążają, ale udało się to jakoś prawnie skonstruować. Ja wierzę, że ten kapitał jest w stanie być inwestowany w startupy.
Dlatego, że ludzie, którzy w bitcoiny inwestowali, to często są ludzie, którzy zainwestowali na niskim poziomie, kiedy ten bitcoin stał niżej. Jest poważna szansa na to, żeby oni podejmowali ryzyko inwestowania w startupy, bo to wcale nie jest prawda, że w Polsce jest tego kapitału mnóstwo do zainwestowania. Tak bardzo często fundusze, venture i różni ludzie mówią, że jest mnóstwo kapitału do zainwestowania. Tylko jakoś ci inwestorzy potem wcale tak chętnie nie przychodzą albo przychodzą na warunkach, które nie zawsze są dla nas ciekawe. Także wierzę w Bitcoina i wierzę, że to jest kolejna szansa na rozwój equity crowdfundingu. Właśnie, chciałem poprosić Lecha, bo to jest nowa emisja Lecha Wilczyńskiego, Lechu, bo to jest nowa emisja akcji equity crowdfundingu, prezesa spółki InPSA. Witam serdecznie, Lech Wilczyński, już tu miałem okazję być na auli, prezentować nasz projekt. I jestem ogromnie dumny, że Polska jako pierwsza na świecie będzie umożliwiać sprzedaż akcji w ramach equity crowdfundingu, między innymi za Bitcoin. Oczywiście jest możliwość dokonywania kupowania akcji za pomocą zwykłych przelewów i tak dalej, ale dzięki Bitcoinom ludzie z całego świata, dosłownie czy z Chin, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z dowolnego innego kraju, będą praktycznie bezkosztowo mogli dofinansowywać polskie spółki bez kosztów transakcyjnych. O ile bierzecie inne formy dokonywania przelewów, to platforma crowdfundingowa czy jakakolwiek inna płaci za to mniej więcej powiedzmy 1,5-2% prowizji jeszcze operatorowi płatniczemu. W przypadku akceptowania płatności Bitcoin platforma crowdfundingowa praktycznie nie ponosi żadnych kosztów. I oprócz tego, że ludzie z całego świata mogą kupować akcje polskich spółek, to jeszcze platforma crowdfundingowa na tym ogromnie zyskuje. I my wprowadziliśmy na Bislandzie możliwość dopalania projektów bitcoinami. Jednocześnie jesteśmy też spółką, która dzisiaj właśnie postanowiliśmy wykorzystać tą okazję i dzisiaj postanowiliśmy wystartować z naszym projektem crowdfundingowym. I ponieważ crowdfunding opiera się na społeczności, to przygotowaliśmy dla Was specjalny konkurs. Dla osób, które znajdują się tutaj na auli, to jest fajna okazja, żeby jednocześnie zapoznać się troszeczkę z tematem. Umieściliśmy na naszym profilu na Facebooku, na profilu InPay, filmik, który opisuje nasz projekt. To jest nasz filmik promocyjny. I dla każdej osoby, która wyszeruje ten filmik na swoim profilu publicznie, przekażemy pierwsze bitcoiny o wartości 20 zł pierwszym 100 osobom. Także zachęcam do wzięcia udziału w tym konkursie i wyszerowania tego filmika, bo oczywiście crowdfunding bez społeczności nie ma szans. Bez tych pierwszych osób, które będą tymi, jak to się nazywało, ambasadorami produktu, to niekoniecznie musi się udać. Także też właśnie chciałem podziękować tutaj Arkowi za tą długą współpracę, ponieważ przygotowanie spółki rzeczywiście ja przyznam, że na początku byłem w temacie kompletnie zielony, ale dzisiaj prowadzę spółkę akcyjną i przez te kilka miesięcy, kiedy przeszliśmy przez tą całą ścieżkę zdrowia razem z KNF-em i tak dalej, to było naprawdę bardzo pouczające i po tym okresie mogę troszeczkę powiedzieć, że ten temat należy odczarować, że da się współpracować z polskimi urzędami, da się to wszystko poprowadzić. Oczywiście jest to trudne, wydaje się, na początku, ale to się da zrobić i to jest bardzo fajne. I także ogromnie się cieszę i jestem dumny z tego, że Polska jest pierwszym krajem, która to umożliwia. Dziękuję gospodarzom auli. W każdym razie to tak wygląda. No, jestem przekonany, że przyszłość należy do crowdfundingu jako takiego. Do equity crowdfundingu, do tego, że będą powstawały kolejne platformy i będzie się tych platform mnożyło dużo. Jeżeli ktoś potrzebuje właśnie jakichś informacji odnośnie crowdfundingu, pomocy, nawet w założeniu platformy, bardzo chętnie pomogę. Postawiliśmy, my osobiście jako Bisfund postawiliśmy 3 platformy crowdfundingowe, na przykład Odpal Projekt, który działa w takiej, na zasadzie Indiegogo, czyli w modelu bierzesz ile zbierzesz. Także uważam, że to jest przyszłość. Jestem trochę bardziej pewnie, nie wiem czy nazwać to cynicznym, czy stosunkiem, mniej ideologicznie podchodzę do crowdfundingu niż 4 lata temu, pewnie niż na początku, ale wierzę, że to jest świetny pomysł na to, żeby odpalić swój biznes. Być może zacząć od platformy crowdfundingowej klasycznej,
potem pozyskać kapitał na platformie equity crowdfundingu. Projekty lokalne warto zakładać na polskich platformach, a być może dzięki kapitałowi, który tutaj pozyskacie, iść na platformy międzynarodowe. Także to wszystko chyba. Dziękuję bardzo.